Dzień dobry, Milano 63. Nie zadałaś żadnego pytania, dlatego zrobimy rozkład ogólny. Pytam się mojej duszy i Twojej o wskazówki dla Ciebie w tym rozkładzie Tarota Akaszy. Podstawa piramidy to będzie przeszłość z tego życia lub poprzednich, mająca istotny wpływ na teraźniejszość. Twój rozkład rozpoczyna bardzo dobra karta. Hilarion, wielki nauczyciel. Te wszystkie dusze jakby w akademii słuchają jego wykładu, ponieważ on ma bezpośrednio połączenie z biblioteką Akaszy, więc ma ogromną wiedzę na każdy temat dotyczącą istnienia, życia, powiązań między duszami. On wie wszystko. Ta karta oznacza, że ty jesteś pod natchnieniem Hilariona. To oznacza, że jeżeli chciałabyś pracować jako naukowiec, realizować jakieś wielkie projekty wymagające wielkiej wiedzy, to jest tutaj taka możliwość. Natchnienie od Hilariona, od tej duchowej istoty, daje tobie takie możliwości. Praca z nauką. Tylko że kolejna karta, odwrócona, pokazuje, jakbyś odcinała się od Hilariona. To jest źródło, bardzo wysokie, najwyższe duchowe poziomy, puka do Twojego serca, do Twoich drzwi. Ty zamykasz okna, uciekasz, drzwi nie otwierasz. Więc mamy taki schemat w przeszłości, że masz dostęp do potężnej wiedzy, naturalny dostęp od serca, poprzez Twoją duszę, bezpośrednio do Akaszy, ale potem się od tego odcinasz. I pojawia się konflikt. Karta róż bliskich relacji. Tutaj mamy pęknięte filiżanki. Była jakaś awantura z kimś bliskim. Pozytywne w tym konflikcie jest tylko to, że jest w pewien sposób kontrolowany i obserwowany przez wyższe istoty, które tutaj specjalnej krzywdy nie dadzą zrobić. Co ciekawe, tutaj jest jakaś wiadomość, która leci od prawej strony, od prawej karty, i to pokazuje przyczynę konfliktu. Ta karta mówi wszystko, to jest pragnienie wolności. Ten kapitan na swoim nowym, przepięknym okręcie, on nie ma żadnych granic. On płynie gdzie chce, patrzy nie blisko, a bardzo, bardzo daleko przed siebie. Nie patrzy na przyszły rok swojego życia, ale już patrzy na przyszłe wcielenia, na dużo większe możliwości istnienia. Więc jakby pragnienie tej wolności, podróżowania bez granic, bez żadnych barier, było powodem do tego konfliktu, który tutaj się zadział. Wchodzimy już w teraźniejszość. Znów mamy przepiękną kartę. Karta muzy, karta natchnienia. Twoje serce znów zaczyna działać, Twoja dusza zaczyna przemawiać, czyli to natchnienie, które było z Tobą od początku rozkładu, potem zostało odcięte, znów do Ciebie wraca w teraźniejszości. Środek piramidy to jest główne przesłanie dla Ciebie od Twojej duszy. I co się dzieje? Znów blokada. Woda na górze, więc Twoje serce znów się zamyka. Znów emocje gotują się w Tobie, nie idą do Twojej duszy, znów przestaje z nią rozmawiać. Popatrz na te dwa schematy. To jest ten sam schemat,
powtórzony w przeszłości. Było otwarcie Twojego serca na wyższą wiedzę, na duchowość, na wyższe istoty. Było natchnienie, potem odcięcie. W teraźniejszości znów kontakt z duszą, natchnienie i odcięcie. Czyli powtarzasz ten sam schemat, który miał miejsce już kiedyś. Teraz będziemy wchodzić powoli w przyszłość. I to znowu jest przepiękna karta. Znowu wchodzimy w dobry okres w Twoim życiu. Karta narodzin. Nie musi to być narodzenie się dziecka. Może to być narodzenie się jakiegoś genialnego pomysłu. Tworzenie czegoś nowego. Rozpoczęcie nowej drogi życia, która Tobie będzie służyć, która będzie dla Ciebie piękna. Będziesz szczęśliwa, idąc tą nową życiową drogą. Tylko popatrz na przyszłość. Znów karta róż. Znów mamy tutaj bliskie relacje między istotami, między duszami. Karta jest odwrócona. Odwrócona karta sugeruje jakiś problem z dzieckiem. Może to być jakaś choroba. Mogą to być jakieś kłótnie. Coś niedobrego tutaj się dzieje z jakimś dzieckiem, które jest z Tobą związane w bliskiej relacji. Co ciekawe, ta karta zaraz stoi za tą, gdzie kobieta wita się z dwójką dzieci. Tutaj jest ona bardzo szczęśliwa, tutaj wszystko jest pięknie, ale w przyszłości z dzieckiem jednym lub z dwoma, bo znowu mamy dwójkę, pojawia się jakiś problem. To jest karta przyszłości, więc może to być dopiero przed Tobą i z tym trzeba będzie się zmierzyć. Rozwiniemy tego kapitana, na co on się patrzy. Ten kapitan patrzy się na skrybę w pozycji odwróconej, więc brak dostępu do wiedzy. Nie jest to zaskakujące, ponieważ brak dostępu do wiedzy nastąpił już tutaj, gdzie odcięłaś się od źródła. Wiedza była z Tobą od początku, została odcięta i ten kapitan patrzy, że dalej jej nie ma. Ona powraca tutaj, ale Ty znowu się na nią odcinasz. Pytanie, czy to odcięcie po raz kolejny od swojej duszy, od wyższych istot, od tej duchowej wiedzy, czy to karmicznie nie generuje jakiejś kary, w cudzysłowie kary, związanej właśnie z jakimiś bliskimi Tobie dziećmi? Czy być może poprzez ten problem, który się pojawi, zostaniesz zmuszona przez Twoją duszę do tego, żeby odwrócić tą kartę i znów się z nią połączyć, bo po raz drugi nastąpił ten sam zły schemat, a Twoja dusza nie chciałaby, żebyś w kolejnym życiu trzeci raz ten sam zły schemat popełniła. Rozwiniemy teraz tą kartę tych dzieci. O co tam chodzi? Archanioł Rafał to jest archanioł miłości, pięknych emocji, ale on jest odwrócony. Brak miłości, złe emocje i problem w rodzinie. On sugeruje problemy gdzieś w rodzinie,
Wiadomo, że rodzina może być bliższa i dalsza, ale ta karta opowiada o tych odwróconych dzieciach i ona też wskazuje na problem. Problem w rodzinie. Archanioł Gabriel, spec od komunikacji. On sugeruje, że ta komunikacja będzie tutaj niezbędna. Nie będziesz mogła się odcinać od nich. Będziesz musiała komunikować się, cały czas rozmawiać, być może do czegoś przekonywać, w jakiś sposób działać. Ale ten archanioł w pozycji pionowej będzie cię w tym wspierać, ale będzie wymagane na pewno tutaj twoje działanie. I ostatnia, trzecia karta, którą rozwiniemy, te odwrócone dzieci, to jest Budda, który szykuje się do oświecenia, ale w tym wypadku oznacza to cierpliwość. Więc sytuacja, z którą się zmierzysz w przyszłości, będzie wymagała komunikacji, cierpliwości. Niestety będzie bolała. Odwrócony Rafał pokazuje, że będą złe emocje, ból w sercu, brak miłości. Będzie to boleć, ale odwrócony Budda to też jest piękna istota, ponieważ ona szykuje się do oświecenia. Dlatego myślę, że poprzez tą sytuację twoja dusza tylko chce pokazać tobie te schematy, gdzie ty od niej się odcinasz. Dostajesz ją w pakiecie na początku swojego życia, przeszłość, teraźniejszość, i ty się odcinasz cały czas. Więc twoja dusza chyba chce, żebyś po raz trzeci tego nie zrobiła. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.